Cześć. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dla wszystkich tych, którym te pojęcia się troszkę mieszają, wyklęci, niezłomni, akowcy, winowcy, w podziemie antyniemieckie, antykomunistyczne, postanowiłem nagrać takie historyczne, króciutkie abecadło. Właśnie o żołnierzach wyklętych. Więc, moi drodzy, żołnierze wyklęci, niezłomni, to byli ludzie, teraz tak określamy, ludzi, którzy nie pogodzili się z tym, że po zakończeniu II wojny światowej nastała jakby no, druga okupacja. Że to Sowieci tutaj przyszli i okupowali nasz kraj. Wojna, II wojna światowa skończyła się formalnie w maju 1945 roku. Ale tutaj na Lubelszczyźnie Sowieci przyszli już nieco wcześniej, bo oni byli tu już w lipcu 1944 roku. I tutaj, tak jakby to już w lipcu, w lecie 1944, ja tak nazywam, nastąpiła zmiana warty na stanowisku tego okupanta. Niemcy zostali przepędzeni, a weszli tu Sowieci i zaczęli utrwalać tą swoją nową władzę, tak zwaną ludową. I to przeciwko tej władzy walczyli żołnierze wyklęci. Żołnierze Armii Krajowej, to nie są wyklęci. Żołnierze Armii Krajowej walczyli z Niemcami. Armia Krajowa została rozwiązana w styczniu 1945 roku. Ale mówimy, że środowisko żołnierzy wyklętych to środowisko poakowskie. No bo tak, bo było bardzo wielu takich żołnierzy, którzy nie złożyli broni, jak zostali stąd przepędzeni Niemcy i dalej tą samą bronią walczyli z okupantem sowieckim. A więc stanowią środowisko poakowskie. Ale Armia Krajowa, no to już wiecie, jaka jest różnica, została rozwiązana w styczniu 1945 roku. We wrześniu została utworzona inna organizacja. Oczywiście tam jeszcze był taki etap przejściowy, delegatura sił zbrojnych na kraj, ale to sobie zostawmy w tym naszym abecadle. Więc AK rozwiązano w styczniu 1945 i tego samego roku we wrześniu powołano Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. I ono miało z zasady nie walczyć zbrojnie z okupantem sowieckim. To nie miała być walka zbrojna. No oczywiście stało się zupełnie inaczej. Sosnowica w czasie wojny i po wojnie leżała na terenie powiatu włodawskiego. To był duży, stary powiat włodawski i na jego terenie utworzono obwód win Włodawa. Ten obwód Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość podzielono na rejony. I rejon drugi obwodu win Włodawa obejmował dwie gminy. Gminę Wołosko-Wole i gminę Wolę-Wereszczyńską. Sosnowica leżała wówczas w gminie Wołosko-Wola. Tym rejonem drugim obwodu win Włodawa dowodził, był jego komendantem Feliks Majewski, pseudonim Róg. On pochodził ze Zbójna. Z tej samej miejscowości pochodził jego zastępca, Ignacy Zalewski. W każdym rejonie obwodu win Włodawa były takie mniejsze placówki. W Sosnowicy też była taka placówka. Komendantem sosnowickiej placówki Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość był Jan Jarmuł. Obok niego należeli do niej jeszcze Henryk Armaciński, Józef Pogonowski, Edward Konstantynów, Jan Bocheński. I tak mniej więcej wyglądały te struktury organizacji Wolność i Niezawisłość. Tej, która z założenia miała nie walczyć zbrojnie, a walczyła z tym nowym okupantem sowieckim. Oczywiście oprócz tych wymienionych struktur były jeszcze bojówki. Była taka obwodowa bojówka Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość dowodzona najpierw przez Leona Taraszkiewicza Jastrzębia, ale były też
takie bojówki rejonowe, tak jak na przykład bojówka Piotra Kwiatkowskiego, pseudonim Dąbek, który pochodził z Wołoskowoli. Więc no, te struktury były tak rozbudowane. Było też tak, że niektórzy żołnierze na pewien czas przechodzili, a to z jednej placówki do drugiej, a to z jednej bojówki do drugiej, a to byli powoływani do jednych takich większych akcji, jak na przykład ta akcja rozbicia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie w październiku 1946. Tam również brali udział chłopcy z Sosnowicy. No więc tak to wyglądało i tych wszystkich żołnierzy, którzy nie zgadzali się z tym, że Sowieci nam narzucili tą swoją władzę, to właśnie tych nazywamy wyklętymi i 1 marca to właśnie o nich musimy pamiętać i to 1 marca właśnie jest ich święto. Mam nadzieję, że troszkę Wam to rozjaśniłem. Pozdrawiam.